Cześć wszystkim! Znowu Polny 7. Dalszy ciąg tyranii. Okej, w ostatnim odcinku sporo się działo. A mam nadzieję, że w tym będzie się działo równie dużo. Jesteśmy z powrotem w... cmentarzysku mieczy? Nie, w żelaznym domostwie. Tak. I... idziemy powiedzieć Archontowi o zdradzie jego córki. I idącym za tymi... za tą zdradą... konsekwencjami. Okej, okay, grobowy aż. Mamy do pogadania. Wielka kamienna strażnica jest nasza. O, jakże ucieszy mnie rozbicie w pył wszelkich śladów po niezłomnych i pogrzebie sztandaru tej zaplutej krainy. Skardzeni odnieśli wspaniałe zwycięstwo. Co więcej, edykt burz dobiegł końca. Moi gońcy wystawili ci niezłą laurkę. Chociaż zabroniłem im meldować o szczegółach twoich czynów. Chcę je usłyszeć bezpośrednio od ciebie. O, na pewno chcesz o nich usłyszeć. Opowiedz mi, jak to jest stać w centrum burzy, kiedy magia hegemona wokół ciebie rozwiewa się? Musisz być zmęczony po podróży. Chętnie usłucham twoich meldunków, ale rozumiem, jeżeli wolisz najpierw zebrać myśli, to radosny dzień, którego nie zamierzam zepsuć przez niecierpliwość. Okej, okay, wiecie co, może o Amelii porozmawiamy na koniec, bo coś mi mówi, że to może zakończyć rozmowę. Albo tak, skierować ją na jakieś inne toki. Omówmy mój sukces w kamiennej strażnicy. Siedziba regentów i porysowany klejnot krzepy. Spodziewałem się tego. Co masz mi do zameldowania? Stary Tius Herodin nie żyje. Miło słyszeć, ten tchórz zbyt długo chował się za murami kamiennej strażnicy i zasłużył na miłosierdzie Kyrosa. Ród regentów był... pełen był kazirodców i niezdartych władców. Nie mieli ani odwagi, ani wytrzymałości, by poprowadzić swoją krainę ku pomyślności. Ich nieobecność może tylko wzmocnić krzepę. Edykt burz dobiegł końca. A ja odetchnąłem czystym powietrzem pierwszy raz, odkąd wróciłem do żelaznego domostwa. Udało ci się dokonać tego, czego moje wojska nie zdołały. Co ważniejsze, gniew hegemona osłabł. Przynajmniej na razie. Największy pad podboju dobiegł końca. Tunon i Kyros zapewne się ucieszą. Wszystko, czego dokonujesz w imieniu wzgardzonych, dowodzi, że mamy prawo władać tą Ukrainą. Asher zaciska pięść i entuzjastycznie macha nią w powietrzu. Jakie to uczucie, stanowicielu? Nigdy dotąd nie kończyłem medyktu, a co dopiero kilku? Okej. Okay. Możemy wybrać niezupełnie jak przełamanie zaklęcia, bardziej jak wchłanianie go. Igram z mocami, o którym wiem bardzo niewiele. Może nie chcemy mu mówić, że wchłaniamy rzeczywiście jakąś moc z edyktów. Tak, biorąc pod uwagę, że nie wiem, nie jestem pewny, jak długo grobowy aż będzie naszym przyjacielem. Jak my wszyscy, ale w twoim przypadku rozumiem niepewność, z magią hegemona trzeba uważać. Jakie będą nasze następne... Okej, twoje 13 dni Wendriena pozwoli nam spodziewać się po tobie znacznie więcej niż w zwykłym urzędniku sądowym. Spełnienie takich wysokich przecież oczekiwań umożliwi ci przetrwanie wojny, ale nie tylko. Kiedy opadnie kurz, weźmiemy się za ważniejsze sprawy. Jakie będą nasze następne kroki? Okej. Czy nie chcesz pomówić o czymś innym? Nic nie powiesz o mojej córce? Tak, porozmawiajmy o Amelii. Moja Amelia. Nie czuję już jej obecności, więc odkąd wróciłeś z kamiennej strażnicy, oczekiwałem najgorszego. Jako generał bywam ostrożny, ale tylko jako ojciec odczuwam strach. Mów, co chcesz powiedzieć. Miała córeczkę z Atreidusem, młodszym synem regenta. Zmieniła definicję zdrady. Może podejdźmy do tego delikatnie. Co z tego, że zdradziła? Nie musimy tego mówić na tak otwarcie. Miała córeczkę z Atreidusem, młodszym synem regenta. Ja... O czym ty mówisz, stanowicielu? Moja Amelia nie mogła puścić się z jakimś zakochliwym południowcem, a już na pewno nie urodziła mu żadnego plugawego potomstwa. Nie, to jakieś wymysły, żarty moim kosztem. Ja nie mogę. Nie, na samą myśl o tym robi mi się niedobrze. A ty, stanowicielu, jeśli przynosisz tu pomówienia i okrucieństwo, to proszę
to poproszę Tonana, by skrócił cię o głowę, słyszysz? Wreszcie z taką siłą, że aż zapluwa sobie brodę, a ćwiczący na placu żołnierze zwracają się ku niemu z paniką w oczach. Aż przerywa mowę i stoi sztywno wyprostowany. Wśród przedłużającej się ciszy nie masz pewności, czy zamierza uderzyć się buławą, czy raczej eksploduje od napięcia, które w sobie trzyma. Na jego głowie widzisz nabrzmiałą żyłę, która w końcu powoli zanika, kiedy aż uspokaja oddech. Wycofam się teraz i pozwolę ci się tym zająć. Nie zwracaj na mnie uwagi. Dość już tych ugarstw. Nie pozwolę zatruwać nimi atmosfery w żelaznym domostwie i uszu moich ziomków. Jesteś głupcem, jeżeli sądzisz, że uwierzę w taką zmyłkę. Asze przygląda się niepewnie, wpatrując w twojej twarzy potwierdzenia lub zaprzeczenia. Musiałam ją zabić. Ty? Co takiego? Gotów byłem na jakiś żart lub wybieg, ale nie słyszę ich w twoim głosie. Poczułem zerwanie więzi z moją córką. Poległa z twojej ręki. Archont zaciska pięści tak mocno, że słyszysz, jak skrzydają mu rękawice. Niszczycielu rodzin i rodów! Tylko wola Kyrosa pozwoli ci opuścić te mury z życiem. Złamię cię w sposób niewyobrażalny nawet dla głosów Nerata. Twoje cierpienie zmieni definicję okrucieństwa. Lada moment wybuchnie jak mur kamienny i strażnicy przygotuj broń, stanowicielu. Jej dziecko musiało umrzeć, by zakończyć edykt. Nie miałem wyboru. Udajesz więc, że zabiłeś moją wnuczkę z poczucia obowiązku? Jeśli nie wiesz, czym jest umiar lub odpowiedzialność, to nie możesz mieć nic wspólnego z moim sławnym legionem. Gdybym tak cię utopił, kiedy przybyłeś do wierzchołka, mogłem oszczędzić sobie tyle cierpienia. Co mam z tobą zrobić, stanowicielu? Czy raczej zbrodniarzu? Mam pełne prawo zabić cię tu i teraz, ale utrata względów Tonana może mnie kosztować przegraną wojnę. W ciągu stuleci mojego żywota nigdy nie miałem takiego dylematu. Możemy go jeszcze bardziej dobić. Nie zapomniałeś więc, że mamy wojnę? Żyła i zginęła z wyniku własnych wyborów. Okej, jest opcja z wiedzą, ale ona jest bardzo, bardzo niemiła. A może? Tak, jesteśmy stanowicielem Tynona, jesteśmy tak sprawiedliwością Kyrosa, więc może użyjmy tego. Możesz obwiniać tylko siebie. Kiedy opierałeś się Kyrosowi, dałeś jej zły przykład. Jak śmiesz mieszać tą moją przeszłość, jakby kolejne trupy mogły zasklepić przepaść, którą otworzyłeś pod moim legionem. Masz jednak rację. Gdyby ocenić mnie przez pryzmat mojej niepokornej młodości, byłbym marnym przykładem dla córki i jeszcze gorszym generałem. Nie bez powodu Kyros nazwał mój legion zgardzonym i po prostu nie spodziewałem się, jak moja decyzja może wpłynąć na Amelię. Otrzyma pochówek godny żołnierza północy. Ani mniej, ani więcej. Moja córka zginęła, taka rana nigdy się nie zagoi. Niech ci to będzie nauczką, stanowicielu. Długi żywot Archonta jest brzemieniem, przekleństwem niewyobrażalnym dla zwykłego śmiertelnika. Okej, wrogość poziom 3. Myślałem, że więcej nam wpadnie za to, co zrobiliśmy, ale wygląda na to, że nie. Rodzina, kraj, wierność. Tylko to się naprawdę liczy, bo niby może przetrwać, one również z czasem rozsypią się w proch. Na obliczu Archonta pojawia się zbolały wyraz, a jego zmarszczki wydają się pogłębić od smutku. Dopiero po paru chwilach znowu zaczyna mu mrugać i otrząsa się. Chwileczkę, moi żołnierze donieśli mi o twoich poczynaniach w cmentarzysku mieczy. Widzieli, co się stało, kiedy zakończyło się dykt burz. Mocy dyktu przepłynęła przez ciebie jak wicher. Nikt nie był w stanie tego potwierdzić, ale mam moje podejrzenia. Zyskujesz moc. Okej. Istnieje związek między dyktami i wydarzeniami w sali wyniesienia. Wciąż próbuję to wszystko zrozumieć. Doceniam twoją szczerość i introspekcję, jednak to niebezpieczna ścieżka. Nie chciałbym, by negatywnie rzutowała na Legion. Takie narzędzia przerastają wiedzę zwykłych ludzi, a nawet archontów. Uważaj, żeby nie przekroczyć swoich uprawnień. W hierarchii Krosa ktoś zawsze zauważa.
Skoro już to załatwione, to zajmijmy się sprawami wojennymi. Nasza pozycja w terasach jest z każdym dniem mocniejsza, ale wciąż czeka nas sporo pracy. Nadszedł czas, by zintensyfikować działania wojenne. Interesują nas dwa regiony, z których każdy znacząco wzmocni naszą kontrolę nad krainą. Rostaje Letiany, to sada handlowa i siedziba zdolnych zespolonych rzemieślników, natomiast Płonąca Księżnica była siedzibą wszechwiedzących mędrców, nim Kyros zamienił ją w zgliszcza. Chciałbym dokończyć sprawę w rozstajach Letiany. Ale płonące krainy wyglądają bardzo ciekawie. Tak. Może uda nam się zdobyć tam jakieś nowe sigile do zaklęć. To by mnie bardziej interesowało niż rozstaje Letiany. Cokolwiek byśmy tam mieli do zrobienia. Okej, ale dobrze. Nie wiem, czy będziemy mogli pójść do obu miejsc na raz, ale... Ale dobra, wyruszę do Północnej Księżnicy. Świetnie, doniesiono mi, że głos Nerata wysłał jedną ze swoich nędznych band, by przyczesała z gliszcza Księżnicy. Nie można pozwolić, by taka wiedza wpadła w ich ręce. Zabij wszystkich czerwonych degeneratów, których tam znajdziesz, i zniszcz Księżnicę zgodnie z życzeniem Hegemona. Słyszałem również o istnieniu zbioru tajemnej wiedzy w podziemiach Księżnicy, niejakiego cichego archiwum. Należy je zniszczyć, by wypełnić wolę Hegemona. Marik, mój główny zwiadowca, został wysłany celem obserwacji ruchów Szkarłatnego Chóru, ale od pewnego czasu się nie meldował. Jego ostatnim miejscem pobytu była wioska o nazwie Kukła. Burza wokół księżnicy roi się od patrolu chóru i pożarów, które mogło nagle zablokować ścieżkę. Marik może ci pomóc znaleźć drogę przez to pustotkowie. Nakazałem Marikowi zniszczyć wszelką zakazaną wiedzę w płonącej księżniczycy przy pierwszej sposobności. Fakt, że edykt ognia nadal trwa, każe zakładać, że mu się nie udało. Czego potrzebujesz, stanowicielu? Nie żałujesz czasem, że nie kontynuowałeś oporu wobec Kyrosa? Co? Co takiego? Stanowicielu, mam nadzieję, że się właśnie przesłyszałem. Bardzo ryzykujesz, zadając takie pytanie Archontowi, stanowicielu. Radzę ci na przyszłość uważać, jak zwracasz się do generała. Zadałem wam pytanie, generale. Jako stanowiciel to zasługuję na odpowiedź. Okej, okay, zyskujesz wrogość, grubowy wrogość uskardzeni. Okej, okay. Na zbyt wiele sobie pozwalasz z pytaniami. Nie mów, że cię nie ostrzegałem. Na nic nie zasługujesz. Sądzisz, że odrobina władzy dana ci przez arbitra sprawia, że muszę wydawać wszystkie moje myśli urzędnikowi sądowemu? Nie jestem równie wyrozumiały jak Tunon. Na moje zaufanie trzeba sobie zasłużyć, a twoje bezczelne mniemanie, że coś ci się należy, zdecydowanie obniża twoją wartość w moich oczach. Nigdy nie zwątpiłem w moją decyzję. Gdybym nadal stawiał opór, moich ziomków czekałaby śmierć, a ja dołączyłbym do nich w mogile, choćby z własnej ręki. Północ uklękła przed Kyrosem, opłakiwała nasze dawne zwyczaje służąc zdobywcom, ale z czasem staliśmy się znacznie bardziej potężni niż moglibyśmy przewidzieć, niż mógłby przewidzieć krótkowzroczny wódz. Jeżeli znów zechcesz kwestionować moją lojalność, ty przypomnij sobie, co zrobiłem dla swojego kraju i wojska. Jestem archontem wojny. Jeśli potrzebny ci ekspert od wbijania noża w plecy, to możesz lepiej czuć w towarzystwie głosów Nerata. Mam nadzieję, że się zrozumiemy. Trwa wojna domowa. Lojalność jest niepewna po obu stronach. Ja, oczywiście, masz rację. Niepotrzebnie tak gwałtownie reagują. Armie Kyrosa już skoczyły sobie do gardę, a ty pewnie specjalizujesz się w wykrywaniu zdrady. Przyjmij słowa starcia, które niechętnie przyznają, że nie wszystko ma się tak, jak powinno. Nawet on nie zawsze nadąża za wydarzeniami. Chcę, żeby wojna dobiegła końca, a nam pozwolono wrócić do zwykłej służby. Wrogowie nam tego nie ułatwiają, prawda? Okej. Okay. Wrogość poziom 4. Fajnie. Bardzo fajnie. Okej, misja ukończona. Dobra, zobaczmy. Awans. I zobaczmy może moją reputację. Skardzeni.
Czy dostaję coś z reputacją Warhunta? Nie. Tak, po prostu mnie nie lubi. Zabiłeś Amelię i jej córkę. Tak. Za wrogość ze zgarconych mógłbym dostać. Mógłbym dostać nową zdolność. Osłona przed obrażeniami 14 przez 30 sekund. Okej. Okay. Ale... Mamy równie dużo wrogości ze szkarłatnym chórem, co ze zgarconymi. No cóż, zdarza się. Okej, dobra. Co teraz chcemy? Nie możemy dalej pakować zmyślność ani w stanowczość. Więc może czas ochłonięcia zdolności byłby fajny. Celność również byłaby ok. Chociaż to jest tylko celność pewnie do ciosów, co? Żywotność również jest ok. Moc również byłaby fajna. Ok, chyżość również da nam trochę magii, kontrolę iluzji i kontrolę piorunów. Więc nie będzie taka zła. Moc da nam kontrolę kamienia i kontrolę wigoru. Okej, a żywotność da nam coś? Da. Kontrolę ognia i kontrolę życia. Okej, więc kontrola ognia również byłaby fajna. Okej, więc na razie weźmiemy trochę chyżości, żeby zmniejszyć cooldowny. Potem troszkę żywotności, żeby mieć jej trochę. Okej, potęga. Znacznie nasza wzrosła. Okej, dobra, możemy wziąć w końcu wzmocniony chaos. Obrażenia losowe przeciwko magia, efekty. Tak, masa efektów. Ciekawi mnie, czy to wszystkie próbuje zarzucić na przeciwników. Czy po prostu wybiera losowy jeden z tych efektów i próbuje je zarzucić na przeciwnika. Bo jeżeli wszystkie próbuje zarzucić, no to jest duża szansa, że przynajmniej jeden z nich, albo przynajmniej kilka z nich wyjdzie. A pamiętajmy, że to jest AOE z całkiem dużym zasięgiem. Więc weźmy to. Przyda się na pewno. Okej, to achievement, zwieńczenie. Okej, co dalej mógłbym brać? Co mam w przywództwie? Zatnij swój sztandar na polu bitwy. Ty i towarzysze w pobliżu sztandaru zyskujecie zdrowie, otrzymujecie premię do zadawanych obrażeń. Czyli jednak fajne rzeczy to są. Potęga. Tak, tu jest pewnie od obrażeń fizycznych, obrona. Kiedy szukasz, to trafienie krytyczne, meh. Okej, co z magii mógłbym jeszcze wziąć? Tu nasycenie żywiołami jest słabe, mistrzostwo w laskach też. Odbicie ta zakręć brzmi fajnie, ale jest mała szansa, że to coś takiego się będzie wydarzać. Wycieńczenie. Osłabienie przez 43 sekund, moc zmniejszona o 5, meh. No i dobra, więc wszystkie bardzo ciekawe talenty z magii już mam wzięte, więc może teraz postanowię coś o przywództwie wziąć. Naznaczenie wroga. Dodaje efekt naznaczenia do umiejętności pchnięcia. Ech. Zestaw oręża dla drużyny plus 1. I tak mało korzystam z tego, ale musimy coś wziąć. Może to weźmiemy. Pola podręczne drużyny plus 2. Skuteczność mikstur plus 5. O! To się przyda w takim razie. Więc weźmiemy to. Co możemy potem jeszcze wziąć? Odepchnięcie bólu. Emituje sprzymierzeńcy. Usuwa losowy niekorzystny efekt. Tempo pulsowania 3 sekundy. Okej. Okay. Brzmi fajnie. Do broni. Modyfikuje pchnięcie przy użyciu sprzymierzeńcy. Przyznaję obronną premię tobie i pobliskim towarzyszom przy użyciu umiejętności pchnięcia. Rzadko z tego korzystam, więc słabe. Władcza wola. Obrażenia plus 15% przez 30 sekund. Atletyka.
Okej. Tak, sporo z tych zdolności wygląda na to, że wymaga pchnięcia. O, to się przyda. Pola zaklęć drużyny plus 2. Rozumiem, że to również na nas będzie działać. A przede wszystkim Lantriemu się przyda. Okej, to będzie fajne. Obszar działania sprzymierzeńcy. Wow, dużo bonusów. Okej, dobra. Teraz będziemy pakować przywództwo. Widzę, że tam jest dużo fajnych rzeczy. Okej, dobra. Zobaczmy na mapę świata. Wygląda na to, że tak, że nie mamy tutaj żadnych dodatkowych zadań. Więc rzeczywiście ten wybór, który podjąłem podczas rozmowy z Archontem miał znaczenie. I rzeczywiście nic tam się nie pojawiło w rodzajach Letiany. Tylko teraz musimy się udać do... Jak to się nazywało? Płonącej księżniczy. Księżnicy. Okej, dobra. Przejrzyjmy może ekwipunek. Tutaj dostępny. Jeżeli mają jakieś szaty ciekawe, chociaż wątpię, żeby u wzgardzonych mieli jakieś dobre szaty, chociaż mają oni tych swoich magów kamiennych, to moglibyśmy kupić Lantriemu i Januszowi. Witaj ponownie, stanowicielu. Czy czegoś ci trzeba? Nie. Okej, dobra. To nie on sprzedawał rzeczy. Jest grubowy Ash, Zephelios, Osamie. Chyba Zephelios sprzedawał rzeczy. Pogadajmy z nim. Miło Cię widzieć ponownie, stanowicielu. Pokaż mi swoje towary. Okej, ma trochę broni. Ma świetną włócznię, która jest gorsza. To, co mamy obecnie. Okej, masz jakieś... Masz szaty Kruszyciela, które nie są lepsze. Pancerz zaprzysiężonych. Lekka skóra. Skórzany pancerz porucznika zaprzysiężonych. Okej. Lekkość. Czas odzyskiwania gotowości minus 10%. Okej, to byłby upgrade dla zwrotki. W takim razie. Buty zaprzysiężonych nie. Ciężkie buty płócienne. Również nie. Ręce kruszyciela. Również nie. Okej, a jak z hełmami? Ciężki hełm skórzany również nie. Trochę spiżowych rzeczy. Okej, to jest ta odzbroja jest ciężka, więc to nas nie interesuje. Poza tym chyba nie ma tutaj nic ciekawego. Okej, to weźmy tą zbroję dla zwrotki. Tak, da nam mniejsze trochę obrażenia na pancerz na miażdżony i ogień. Ale na kłutę zimną pancerz da nam lepsze i ogólnie jest lepsze. No poza tym lekkość, czas odzyskiwania gotowości minus 10%. Brzmi fajnie, okej. Weźmy to. My natomiast możemy dużo posprzedawać. Posprzedaję najpierw te wszystkie... Tak, to może zostawmy. Chociaż to dużo nam nie daje. Te wszystkie zepsute rzeczy. I te zwykłe. Okej. Niszczona zbroja. Złamany oszczep. To chyba również nie jest do niczego potrzebne. Tutaj mamy receptury. Zaklinanie wpływ plus 15, okej.
Dobra, lekkie buty skórzane. Hełm szkarłatnej furii, tak, tego również nie potrzebujemy już. I również zwykłe jakieś bronie jeszcze. Tak, szybko, żeby ogarnąć te rzeczy. Dużo więcej na pewno mógłbym tutaj posprzedawać. Ale na razie nie mam potrzeby zbytnio. Dobra, handel. Jeszcze zarobiłem na tym. Dobra. To może udajmy się do tej wioski. I zobaczymy, co tam się dzieje w ogóle. Zacznijmy opis wybuchu. Losowo wybrane silne przypadłości. Okej, czyli rozumiem, że nie wszystkie pewnie próbuję zarzucić, tylko może część z nich, ale dobra. I tak brzmi fajnie. Okej, no to do kukły. Dziwne, bo kukła ma nas prowadzić do północy księżnicy. Wygląda na to, żeby dojście do niej prowadzi przez północą księżnicę. Trzymano list od stanowiciela Mythois. Okej. Co my tu mamy? Wow, poszukiwacz losu. Czy nie mamy już czasem takiego? Zaraz zobaczymy. Nowy sigil. Precyzyjnego działania. Akcent. Okej. Dobra, zobaczmy. Mamy grobołuk. Poszukiwacz losu wygląda na to, że ma mniejszy zasięg. Ale ma celność plus 10 i większe obrażenia na sekundę. Okej. Ale grobowy łuk jest artefaktem, więc zostawimy sobie grobowy łuk. Dobra. Ty może używaj laski mrozu. Chociaż ona ma grobowe światło przy trafieniu krytycznym, odebranie zdrowia. Okej, dobra. Tak, niepotrzebne mi... To korzysta z kontroli cmentarnego blasku. A nie mam żadnych zaklęć, które korzystają z cmentarnego blasku, więc to mało przydatne jest, ale... Ale ma fajne opcje. Pewnie obrażenia też ma lepsze, co? 5,25, tak. Więc tylko dlatego korzystam teraz z tej laski. Dobra. Po kolei. Wiadomość od stanowiciela. Sprawie wiesz. Pozdrowienia, Janusz Tracz. Kiedy idzie o edykty, trudno jest udzielić fakty od przesądów. Powiem tylko Kyros zdaje się wiedzieć, na czym polega ich działanie. Nam zaś pozostaje życie w strachu i domysłach. Edykty hegemona to magia wyższa nawet od tej, którą władają archonci. Ośmielę się nawet twierdzić, że edykty są potężniejsze od hegemona, ponieważ nic nie wskazuje na to, by hegemon był w stanie powstrzymać ogłoszony edykt. Z tego powodu we wszystkich edyktach znajduje się warunek dla ich wejścia w życie. Może to być upływ określonego czasu, bądź jakieś zdarzenie. Wiem, że nawet najpotężniejszy edykt, aby zadziałał, musi zostać ogłoszony przez człowieka, dlatego hegemon wyznacza ludzi takich jak ty do ogłoszenia edyktów, dlatego daleko od imperialnego tronu. Magia edyktów należy do hegemona, ale ludzi głos jest końcowym nośnikiem, czy też wyzwalaczem magicznego zjawiska. A teraz najbardziej fascynująca część, przynajmniej jeśli chodzi o ciebie. Do ogłoszenia edyktów wyznaczono tuziny śmiertelników, 2/3 z nich zmarło w ciągu dekady, a na wielu innych wysiłek związany z ogłoszeniem pozostawiał trwałe magiczne blizny. Dzięki. To brzmi bardzo pocieszająco. Było również kilku takich, którzy odwoływali lub przełamywali edykty. Warunki czasami są spełniane. W tym przypadku także powtarza się pewny wzorzec. Osoba, która odwołuje edykt, zwykle żyje krótko, a wiele z nich uskarża się na magiczne skutki uboczne pozostawione przez rozproszoną magię. Dlatego właśnie jesteś jedynym w swoim rodzaju. Z tego, czego udało ci się dowiedzieć, wynika, że
Jesteś jedyną osobą, której udało się ogłosić i przełamać ten sam edykt. Niezależnie od tego, jakie magiczne żywioły uczestniczą w tworzeniu i rozpraszaniu magii edyktów, tobie pierwszemu udało się doświadczyć jej początku i końca i przeżyć. Teraz, gdy wiem, że wieżę można przebudzić, wydaje się, że jeśli cokolwiek może wyrwać się z magicznego snu, to jest to właśnie potęga przełamanego edyktu. Hegemon rzucił edykty także na inne części teraz. Jeśli istotnie chcesz dowiedzieć się więcej, być może powinieneś spróbować je przełamać. Wszak gdyby Hegemon nie życzył sobie, by jego edykty znoszono, po co zawierałby w nich warunki zakończenia? Myotis. Okej. Okay. No to zapytajmy o wieżę. Droga Myotis. Uważam, że mądrze jest znać swoje ziemię. Jako pan wieży górskiej powinienem dowiedzieć się na temat wszystkiego, co możliwe. Jeżeli zechcesz podzielić się ze mną swoją wiedzą o wieżach, będę twoim dłużnikiem. Zacznę od tego, co już wiem i co do tej pory zaobserwowałem. Wieża górska przebudziła się niemal w tej samej chwili, w której edykt egzekucji został odwołany. Nastąpiła eksplozja magicznej energii, która pozbawiła mnie zmysłów i jak się zdaje, na kilka chwili przeniosła mnie na szczyt wieży. Na szczycie znajduje się starożytna rzeźba, która wydaje się być źródłem tajemnej energii wieży. Rzeźba ta zsyła na mnie wizję i odczucia. Być może to zabrzmi dziwnie, gdy powiem, że z nią rozwiązałem, ale nie potrafię znaleźć lepszego porównania. Czy jestem pierwszym, który doświadczył czegoś takiego? Na świecie są jeszcze inne wieże, zgadza się. Okej. To poczekamy na jej odpowiedź. Dobra, bardzo ciekawa jest ta uwaga, że magia edyktów wydaje się być silniejsza od samego hegemona. Bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Okej, dobra, co my tu dostaliśmy? Edykt ognia. Wszystkie umiejętności magiczne plus 15, kontrola ognia plus 15. Wzmocniona zmora. Okej. My mamy kontrolę ognia. Wszystkie umiejętności magiczne plus 15. Kontrola ognia 88. Okej, czy to zwiększyło obrażenia? Chyba nie. Podstawa 12 do 18. Może zwiększyło. Okej, dobra. W każdym razie, w tym odcinku przeszukujemy kukłę i idziemy do płonącej księżnicy. Zobaczyć, co tam znajdziemy. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!